Pewnie jak większość z nas wiesz o istnieniu ChatGPT. GPT. Być może nawet wiesz, że za odpowiedzi tam generowane odpowiedzialny jest model GPT-4 stworzony przez amerykański startup OpenAI, którego jednym z założycieli był Elon Musk. Czego jednak nie wiesz to jak ten model działa i jak jest zbudowany. Prawie nikt tego nie wie, ponieważ twórcy nie podzielili się tymi informacjami ze strefą publiczną. Wygląda jednak na to, że wyszły na jaw pierwsze przecieki na temat budowy słynnego modelu. Znany amerykański haker George Hotz w jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, że GPT-4 nie jest jednolitym modelem, tak jak na przykład jego poprzednik GPT-3,5. Uważa on, że GPT-4 to zbiór 8 modeli po 220 miliardów parametrów każdy, ukierunkowanych pod odpowiednim kątem. Oznacza to, że kiedy piszesz z czatem GPT, Twoje zapytanie może być przeanalizowane i przekierowane do odpowiedniego modelu, wytrenowanego by na nie odpowiedzieć. Na przykład, jeżeli poprosisz o wygenerowanie scenariusza do filmu, prawdopodobnie zajmie się tym inny model niż zapytaniem o rozwiązanie problemu programistycznego. Tego typu system nazywa się Mixture of Experts, czyli w wolnym tłumaczeniu mieszanina ekspertów. Idea została zaprezentowana w 2022 roku przez zespół Google Brain. Wypowiedź hakera skomentował twórca i zarządca najlepszego obecnie frameworka do uczenia maszynowego od mety, Pajtorcza. Stwierdził, że w sumie to nie jest zaskoczony, bo podobno tego typu informacje kręciły się w towarzystwie od jakiegoś czasu, ale nikt nie chciał ich powiedzieć na głos. Wygląda więc na to, że mamy historię z żywcem wziętą z baśni Andersena. W ostatnim czasie ogrom ludzi zachwyconych działaniem GPT-4 był skłonny uwierzyć, że stoi ona na skraju generalnej sztucznej inteligencji, lub nawet twierdzić, że przejawia ono objawy świadomości. Prawdopodobnie jednak król jest nagi, a OpenAI po prostu wyszkoliło kilka dobrych modeli zajmujących się różnymi rzeczami, a następnie wcisnęło światu KID, że jest to jeden model. Z jednej strony można żałować, że ludzie nie dokonali w ostatnim czasie ogromnego przełomu w tej dziedzinie, z drugiej jednak powinno to uspokoić wszystkich, którzy bali się, że AI stanie się świadome i przejmie kontrolę nad światem. Oczywiście samo GPT 4 działa bardzo dobrze i z pewnością jest niezwykle użyteczne, ale jeżeli plotki na temat architektury zostałyby oficjalnie potwierdzone, większość dyskusji na temat świadomej sztucznej inteligencji powinno zostać uciętych. Jedyne na co teraz czekamy to oficjalne oświadczenie OpenAI w tej sprawie. Jeśli ci się spodobało i chcesz więcej tego typu treści, to zostaw łapkę pod filmem i suba.